Cześć, dzień dobry. Dzisiejszy poranek jest mało biznesowy, bo będziemy uczyć się tworzyć fałszywe wiadomości telewizyjne, takie jak na przykład wiadomości TVP, ale być może, drogi użytkowniku, wykorzystasz tą wiedzę i tak w celach biznesowych. Jeszcze jedna wskazówka. Przestrzegam cię mocno, aby nie używać tego typu materiałów do jakichś fałszerstw, oszustw i tak dalej. Rozumiem, że chcesz zrobić coś zabawnego dla rodziny i tak dalej, żebyście się wszyscy pośmiali, ale pamiętaj, nie łam prawa, to jest tylko i wyłącznie poradnik w celach edukacyjnych, żebyś umiał stworzyć takie wiadomości, ale nie wykorzystaj ich do niecnych celów. Zapraszam do odcinka. Będziemy musieli użyć kilku różnych aplikacji. My na potrzeby tego odcinka chcemy sobie zrobić wiadomości pani Danuta Holecka. Danuta Holecka, grafika. Wchodzimy w grafikę i wybieramy takie zdjęcie, które jest dosyć dobrej jakości. Ja może skorzystam na przykład z takiego zdjęcia albo jakiegokolwiek innego. No to wygląda całkiem nieźle. I moglibyśmy w tej chwili wrzucić screen i dodać tego typu zdjęcie do aplikacji do klonowania. Ja sobie zaznaczam teraz ekran, zrobię sobie screena. I bardzo ważne jest, żeby już na tym etapie wybrać zdjęcie w dobrej jakości, bo będzie wtedy lepszej jakości materiał wideo. Klikamy sobie przechwyć. Wybieramy sobie tutaj Danuta Holecka wiadomości. Zaznaczamy. Wchodzimy do aplikacji DID. To właśnie dzięki tej aplikacji stworzymy wirtualne wiadomości. Wchodzimy w Video Library. I klikamy Create Video. Następnie, zobaczcie, my tu już mamy wgraną prezenterkę, ale klikamy Dodaj, żebyście wiedzieli, jak to wszystko dodać. Wklejamy to zdjęcie, które przed chwilą sobie pobraliśmy i klikamy Wyślij. I to nam się tutaj załaduje. Kolejnym krokiem będzie wybranie głosu, w którym mówi ta pani, wpisanie tekstu, co ma mówić ta pani oraz wybrać głos, bo tych głosów jest tutaj dużo. Ale my chcemy, żeby ta pani brzmiała dokładnie tak samo jak w wiadomościach, więc potrzebujemy sklonować głos. Sklonować głos i dodać go za pomocą zakładki audio. To tutaj musimy wgrać sklonowany głos, a do tego użyjemy aplikacji Eleven Labs. No dobra, ale skąd teraz wziąć ten głos? Musimy sobie wejść na YouTube'a, wpisać wiadomości, wyszukać filmik, który się nadaje, gdzie przez wystarczającą ilość czasu pani prezenterka się wypowiada do kamery, więc wybieramy tutaj film z telewizji Republika. Pomijamy reklamę oczywiście i musimy sobie nagrać dźwięk. Ja polecam do tego nagrania aplikację QuickTime Player. QuickTime Player. Już jest włączona. Plik. Nowe nagranie dźwiękowe. Nagranie dźwiękowe. Wybieramy sobie tutaj mikrofon. Wybieramy play. W przestrzeni powietrznej po 7 rano na radarach był widoczny niezidentyfikowany obiekt. Widziany był przez mieszkańców m.in. w miejscowości Wożuczyn Cukrownia w powiecie tomaszowskim. To jest około 20 km od granicy z Ukrainą. Informację jako pierwsza podała telewizja Republika. Incydent może mieć związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem rakietowym na Ukrainę. Trwa sprawdzanie, czy rakieta spadła na polskie terytorium, czy zawróciła. Prezydent Andrzej Duda w trybie pilnym zwołał naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z szefem Sztabu Generalnego oraz dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych i szefem MON. Rozmawiał też z sekretarzem generalnym NATO. Na miejscu, gdzie widziana była przez mieszkańców rakieta, jest nasz reporter Konrad Chmioła, który... Dobra, mamy fajną próbkę danych, bo aż 49 sekund. Warto, żeby ta próbka była dłuższa niż te 10-15 sekund, bo uzyskamy lepszy efekt. Możemy sobie stworzyć idealne klonowanie w zależności, jaki plan weźmiemy w Eleven Labs. Teraz klikam tutaj X-ika, zapisuję głos reporterka, zachowaj. I ten dźwięk nam się zapisał, moi drodzy, w M4A. Głos reporterka. Widzicie? M4A, a my musimy to przekonwertować na MP3.
chociaż możliwe, że już w tej chwili w Eleven Labs sobie to przyjmie. Klikamy w Eleven Labsie, to jest aplikacja do klonowania. Klikamy sobie Create. Dodaj Generative or sklonuj dźwięk. I możemy tutaj wybrać z dostępnych różnych głosów, które udostępnia nam aplikacja z biblioteki, lub klikamy opcję Voice Cloning i tutaj klonujemy dźwięk. Wpisujemy reporterka TVP i wklejamy tutaj ten plik, głos reporterka M4A. Ja sobie to teraz zatwierdzam, wyślij. Możemy też opisać ten głos jakoś, żebyśmy mogli go później rozróżnić, i klikamy sobie Add Voice. I tu już nam się dźwięk powoli klonuje. A zobaczcie, co ja sobie wcześniej stworzyłem i jak to wygląda. Wchodzimy sobie tylko, zobaczcie, tutaj wpisałem Danusia, klikamy Use, a następnie wybieram, co reporterka ma wypowiedzieć. Ważne, liczą się też znaki. Jeżeli damy wykrzyknik, to ten dźwięk będzie brzmiał inaczej niż jak damy pytajnik, jak damy kropkę i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie tutaj wybrałem, na przykład tworząc wcześniejszy plik, zobaczcie. Tomasz Guzik z Zarządu Prawa i Sprawiedliwości odnotował wzrost przychodów o 300%. Możemy sobie też wygenerować jakiś tutaj tekst do wpisania, oczywiście używając czata GPT, ale do czata GPT za chwileczkę wrócimy. I teraz tak. Cześć. Tu. Cześć. Zaczynamy wiadomości. Pierwszym newsem na dziś jest zmiana władzy w Polsce. I klikamy Generate. I nam się generuje audio, które potem będziemy mogli pobrać i wkleić do aplikacji DID. I mamy już. Cześć, zaczynamy wiadomości. Pierwszym newsem na dziś jest zmiana władzy w Polsce. Zobaczcie, teraz kiedy dam tutaj wykrzyknik, to będzie brzmiało już inaczej. Generate. I zaraz sobie zobaczycie, że to się wszystko nam zmieni. Cześć, zaczynamy wiadomości. Pierwszym newsem na dziś jest zmiana władzy w Polsce. Już, cześć. Już było inaczej. I teraz jak mamy to wygenerowane, to możemy to oczywiście tutaj pobrać. Pobieramy na komputer. Cyk. Cyk. Zmień nazwę, kopiuj. Wracamy do pliku DID i tutaj wklejamy sobie nasze audio. Cyk, cyk, cyk. Wyślij. I już nam się generuje. Pobrało się, czy się nie pobrało? Bo być może nie wspiera przeglądarki Safari, ale zaraz zobaczymy, czy idzie, czy nie idzie. Dobra, teraz poszło. Audio is uploading. Już nam się wczytuje. I teraz już system nas prosi, czy chcemy generować wideo. Wystarczy, że kliknę Generate Video i tutaj nam pokazuje, ile kredytów stracimy na ten filmik. Kliknijmy sobie Generate, a ja tymczasem pokażę Wam stary filmik, który sobie wygenerowałem. Zobaczcie, to jest filmik, który zrobiłem parę dni temu na potrzeby... Tomasz Guzik z Zarządu Prawa i Sprawiedliwości odnotował wzrost przychodów o 300%. Pan Tomasz to nasz narodowy czempion i razem z moim panem Jarosławem Kaczyńskim będę wnioskować, aby pan Tomasz został przyszłym prezesem Orlenu i objął stery po Danielu Obajtku. I możemy ten plik sobie pobrać w celach humorystycznych. Tutaj jest. Zobaczmy, jak wychodzi nowy film. Cześć, zaczynamy wiadomości. Pierwszym newsem na dziś jest zmiana władzy w Polsce. Mamy już wiadomości, ale one trochę brzmią sztucznie. Co w momencie, gdybyśmy chcieli to jeszcze lepiej sklonować? Idealnie, kiedy mielibyśmy zgodę tej osoby i ona by wystąpiła chwileczkę przed kamerą w aplikacji HeyGen. HeyGen pozwala tworzyć idealne klony, które brzmią rzeczywiście jak człowiek i pozwalają nam mówić w wielu językach, używając naszego tonu głosu. Wystarczy, że klikniemy sobie Create Instant Avatar w aplikacji HeyGen. Link do rejestracji w HeyGen znajdziecie zarówno do DID, jak i HeyGen i Eleven Labs na najlepszych możliwych warunkach znajdziecie w opisie pod filmikiem. Create Instant Avatar. Get started.
I prefer video instruction i tutaj z dysku uploadujemy filmik. Możemy też wybrać link z Google Drive lub klikamy Browse Local Files i wybieramy z dysku tutaj film, a na następnym kroku system nas poprosi o uwiarygodnienie się i będziemy musieli przeczytać tekst, który nam się wyświetli na ekranie razem z kamerą, która będzie nas nagrywać. Dzięki temu potwierdzimy, że my to my. Ja już taki filmik sklonowałem. Tak wygląda mój awatar. Cześć Tomasz Guzik. Twój instant awatar jest gotowy. Śmiało twórz z nim filmy. Kliknij również przycisk opinii, aby podzielić się. Awatar jest już gotowy. Ja na tej podstawie stworzyłem już filmiki, które całkiem nieźle wyglądają. Puszczę Wam taki przykładowy filmik, który został w pełni stworzony przez AI. Ja go nie nagrywałem, ja go nie tworzyłem, to jest w pełni mój klon. Myślę, że zrobi na Was wrażenie. Cześć, tu Tomasz Guzik. Wiesz, co jest w tym wszystkim najlepsze? Nigdy nie nagrałem tego wideo. Zostało w 100% stworzone przez sztuczną inteligencję. Sklonowałem swój wygląd, studio, w którym nagrywam, mimikę twarzy i swój własny głos. Dzięki temu mogę dla Was tworzyć treści w wielu językach. Hey dude, what's up with you? Because for me it's idyllic. Hey Junge, wie läuft's bei dir? Denn bei mir ist es idyllisch. Znam też język chiński, mimo że nigdy się go nie uczyłem. Sami zobaczcie. 亲爱的听众, 你那里的天气怎么样? 在我们波兰, 对于冬天来说相当温暖. Ta technologia zmieni nasz świat tak mocno, jak 20 lat temu zrobił to internet. Ludzie, którzy będą uczyć się rozwiązań sztucznej inteligencji, wyprzedzą wszystkich innych. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Nos vemos en los próximos episodios. I możemy też oczywiście w 4K wygenerować ten filmik. Możemy tutaj wygenerować napisy, ja wygenerowałem. Możemy edytować, skopiować taki link i wysłać dowolnemu znajomemu, żeby sobie obejrzał bezpośrednio w aplikacji HeyGen taki materiał. Tutaj się co załadowało? Załadowało się na większym ekranie. Możemy też osadzić to wszystko na stronie, wysłać mailem i tak dalej. Więc tak to wygląda. A co w przypadku, gdybyśmy chcieli wygenerować sobie takie wiadomości, ale nie używając cudzych wizerunków, tylko po prostu wygenerować sobie takiego redaktora AI. Ja w tym przypadku polecam udać się do ChatGPT. Ja stworzyłem tutaj taki prompt. Po pierwsze, działamy tutaj przetłumacz na angielski. Żeby to był jeszcze lepszy prompt, warto użyć ChatGPT. Stwórz zdjęcie przedstawiającą kobietę, panią reporterkę, która jest dobrze ubrana oraz jest uśmiechnięta i sprawia wrażenie profesjonalistki. Pani reporterka powinna być w trakcie wygłaszania wiadomości telewizyjnych. Pani powinna siedzieć przy biurku. W tle powinno być widać studio telewizyjne bogate w szczegóły. Enter. I teraz ChatGPT robi nam prompta. I możemy udać się do aplikacji Midjourney. Jak wygenerować takie zdjęcie reporterskie w Midjourney? Możemy sobie tutaj kliknąć slash, imagine, wklejamy tego prompta wygenerowanego przez chat, ale żeby to zdjęcie wyglądało jeszcze lepiej i bardziej realistycznie, dodajemy spacja, myślnik, myślnik, S, spacja 400 oraz dodajemy też aspect ratio, żeby to zdjęcie było prostokątne, a nie na przykład na storiesy. Więc dajemy sobie myślnik, myślnik, a R spacja 16 na 9 i wklejamy Enter i czekamy na polecenie. Tego samego prompta możemy wykorzystać w darmowej aplikacji Leonardo AI. Wybieramy sobie tutaj number of images 4, wybieramy sobie ciach, wklejamy tego prompta, klikamy generate i generujemy 4 grafiki w darmowej aplikacji Leonardo, żeby porównać sobie wyniki.
Możemy też skorzystać z opcji PhotoReal. Jeżeli mamy płatną wersję, wtedy to będzie wyglądać na maksa realistycznie. I mamy tutaj zdjęcie pani reporter, które możemy już pobrać i wykorzystać, lub możemy udać się do Mid Journey. Mamy już 93%. Takie oto wyniki mamy w przypadku Mid Journey, więc bardziej realistyczne tak naprawdę dostaliśmy wyniki z aplikacji Leonardo, które możemy sobie spokojnie wykorzystać. Wystarczy tutaj kliknąć pobierz i pobierzemy na dysk. Następnie udamy się do DID i stworzymy wiadomość. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tworzenia różnego rodzaju automatyzacji, wykorzystywania sztucznej inteligencji w biznesie, udaj się na link w opisie i kup mój kurs Jednoosobowa Armia, gdzie pokazuję, jak robić marketing, jak pozyskiwać klientów za pomocą AI, jak robić SEO, jak robić wideo i automatyczną dystrybucję po wielu, wielu różnych miejscach, jak wykorzystać do tworzenia wideo, do tworzenia rolek, shortów, pisania skryptów, wiele różnych czynności, czy też na przykład tworzenie stron internetowych za pomocą sztucznej inteligencji. A jeżeli masz do mnie pytania biznesowe, wejdź na darmowarozmowa.pl, udaj się na tą stronę, również link znajduje się w opisie. Tu masz wszystko wytłumaczone, pomagam firmom, pomagam przedsiębiorcom w marketingu, w sprzedaży jeszcze większej ilości produktów i usług i wypełnij ten prosty formularz lub zadzwoń do mnie bezpośrednio na ten numer. A teraz kliknij sobie tutaj i przejdź do playlisty o sztucznej inteligencji, oglądaj inne poradniki z AI-a. Cześć, pozdrawiam.